Hej, cześć! Siemano wam wszystkim, z tej strony Judy i witamy was z Hunterem w kolejnym odcinku z Pokémon Revolution Online. Siemano! Słuchajcie, jak wiecie o godzinie 14 był odcinek u Huntera, co się tam działo, a co się nie działo, no to musicie sprawdzić sami. No a teraz jesteśmy w kryjówce, znaczy w kryjówce, to nie jest kryjówka do końca, oni po prostu przejęli to miejsce na swoją własność, galaktyczni, no i musimy to odbić. A no tak to idziemy jak, to tak. Odbić, to ojej. Ty wychodzimy. Przepraszam, mi odbiło przez przypadek. Tak więc, jak mówię, jeżeli ktoś jeszcze nie widział poprzedniego odcinka, to macie w kartach. W kartach u Huntera odcinek, sprawdźcie sobie kanał, obczajajcie, a my już mamy walkę z Glemiałem. Okej. Poziom 14. Poziom 14, ten level tak rośnie tutaj powolutku. Taklet mi od razu zniszczył go na hita, także jestem zadowolony. Ej, mój Shinx jeszcze nie. W ogóle drugiemu Pokemonowi możemy dać jakieś leftoversy, jeżeli mamy. No tak, w sumie racja. Ja sobie też powyciągałem przedmioty, a też właśnie jeszcze nie porozdawałem. A można, to jest zawsze jednak trochę przydatne. Dobra, nie chcecie ewoluować. Nie. A co, Shinx, chcecie ewoluować już? On już mi od 16 chyba gdzieś tam chce. Płacie, panie. On cały czas, czekaj, gdzie to są one? O, są, świetne. Kurde. I ten przycisk. Dobra, kolejny trener ma Glemiała i Wurmpla. Pierwszy 13, drugi 14 poziom. No ci zwykli granci to mają takie Pokémony, no wiesz, te levele takie, no nic tam w sumie, nic groźnego, ale jakby nie patrzeć, potem pewnie my będziemy walczyć, wiesz, z jakimś tam, kimś ważniejszym i znowu będzie jest, tak jak... Jest na końcu Commander Mars, tak. Zobaczymy co on będzie miał. Kolejny ma Kaskuna na 16, także na razie Pokémony są bardzo, bardzo fajne dla nas. Już 20 poziom na Daklecie mam. No ja tutaj już Shinx 20, Piplup 22, Starly 18, no i ten Geodude, nie wiem czemu tutaj jeszcze siedzi, ale niech na razie będzie, może ktoś musi rozwalać te kamienie jednak od czasu do czasu. No i powiem ci tak, nie ma poziomów podanych już przy ostatnim. Commander Mars powiedział nam, że jest jednym z trzech takich komanderów w zespole. Tak, oni mają nazwy od... Planet? Tak, jest, czekaj, na pewno jest Saturn, kto tam jeszcze był? Czekaj, właśnie. A i Juniper chyba tak, jakoś tak będzie. Czyli no w każdym Jupiter, razie o. Na chwilę obecną rozwaliłem mu. Pierwszy był Zubat, drugi jest Pure Ugly. A trzeci jest Sneasel. O, Sneasel. O, a też sobie to wzięli mogę tutaj Pokémona. To mogę mieć problem w takim razie. Pewnie dlatego wzięte, żeby później był Weavile zapewne. Czyli właśnie jeden z tych Pokémonów wprowadzonych w czwartej genie. Kurde, ale ten Shinx trenuje już 22. Nie nadążam z tymi walkami. Czas trzeba, żeby się czasem nie pomylić i... Trzeba cały czas wyłączać ewolucję. Okej, no Zubat to nie jest najmniejszy problem dla mnie, dawaj Sparka. Ja się muszę uleczyć troszeczkę tego Dakleta mojego, bo tutaj ten Sneasel za taki silny. Fury Spice cały czas używa. Aha, to no tak. Mocno, nie? Powiem ci, że spodziewałem się, że ten Pure Ugly znacznie mnie mocniej obije, ale kurde, Shinx dobrze sobie radzi. On nawet kryt mnie nie załatwił, pięknie. Świetnie. O, i Sandy przychodzi, proszę bardzo. No jeszcze sobie walczę ze Sneaselem, no i Fury Swipes. No chyba niestety powala mnie. Ty nie! Dwa razy uderzył, ale fart. Dobra, potem już Starly wygra. Prawdopodobnie. I sobie też XP. Przyda mi się, jak będzie jakaś ta roślinna sala, to jednak warto mieć kogoś silnego. Icewind. Ale przeżyłem cudownie. No i Wing Attack. Wing Attack kończy. Świetnie. No i superancko. Szkoda, że nie dostaliśmy expa. Przydałoby się, na pewno byłoby dużo. Tutaj gadając z nimi, tak. Oni sam nie mówią jakiegoś szczególnego, tylko po prostu, wiesz, ta Sandy się pojawiła. Tak. A, uratowaliście, zadowoleni jesteśmy, a teraz spadajcie pewnie. Już na ten styl. Już nie jesteście tu potrzebni. Ale możemy za to teraz pójść na górę, bo nam się odblokowała droga. Dokładnie. Camper Jacob. Co my tu mamy, ty kamperze, ty? Camper. Ponyta. Ponyta? O, to idealnie, że się akurat Piplup trafił. Dawaj Piplup, surfa. Że też ja zapomniałem w ogóle właśnie w tych pierwszych dwóch materiałach, że my mamy te surfy i tym podobne. No. A ty nie masz jakiegoś na przykład Earthquake'a dla Turtwiga? Mam chyba. Kurde, to jest, wiesz, najlepsze z najlepszych, jakbyś już miał taki atak. Mam Horndrilla jeszcze z tego co widzę. No to porządnie, mam, porządnie. Cztery Ice Beamy mam jakby co, to też może być. Ty, w sumie mogę dobra. Dać coś na tego, na... Zamiast Watergana dam Ice Beama, o, i elegancko. Tak i w tym momencie Ducklet też będzie miał fajniejszy atak na całą resztę. Geodude, na Duckleta, dobra. No mój niestety, to powiem, Stardy. Że ja tyle Ice Beamów mam, aż nawet nie wiem skąd. A, raz chyba na live nam widzowie rozdawali takie jakieś ataki. A było, tak, było.
Tak właśnie widzicie, wasza ofiara się nie marnuje. Wykorzystujemy to w dalszej części gry. Zakary, iPom, o! iPoma to bym powiem ci, że nawet przygarnął. Tu można mieć ambipoma. Nie taki zły. Ten camper, co tu ma iPoma? No właśnie, widzę 12 poziom. Ja sobie jeszcze posprawdzam te moje TM-ki. Kurwnego, 20... Nie, jeszcze nie 22 poziom. Wild Wind. Myślę, czy mam coś jeszcze fajnego. Shadowclaw mam, o! Też o, Shadowclaw jest bardzo fajny. Zależy, jaka będzie literna czwórka, nie? Mhm, tak, Piker tak, tak. Nicholas jest. On ma Onyxa na 12 poziomie. Panie, z tymi Onyxami, to niech oni się schowają. Piplop chyba zaraz 24 level wbije. No ładnie idzie to XP-nie. A ten jest fajnie... 22, 24 na chwilę obecną. Jakaś Battle Battle... Też, to dokładnie tak samo. No, ja Kelsey. Użył Potiona jakiegoś. Maczop tylko na 12. To nie są problemy. Dobra. Zaraz sobie zmienię chyba Starliego. Myślałem, że to będą same jakieś Pokémony kamienne, a tu się trochę. A bo ty jeszcze Starliego masz. Tak, tak. Uznałem, że się przyda bardzo. No jak. Bo w sumie, no ten Shinx, Piplap, co one mają zrobić, jak będzie roślinna sala? O, i Piplap. Kurde, Karina ma Piplapa. Okej. Okay. Dawaj, kotam. To ty gadasz tutaj, tak? Mhm, tak. No to ja sobie zmieniam na te Twiga. Ale na rąbie garści. Dawaj, quicka, tak. Starly, dobra. Piplap rozwalony. Level up jakiś? Tak, jest, jest, level up. Ale bez o, Razor Leafem oczywiście nie trafiam. Boże, to jest najgorszy atak w grze. Ale to już musi być. 95% szans, a nie trafiam jak na Rock Slide. Przecież to jest to niemożliwe wręcz. Znam ten ból, znam. O, i co tutaj się dzieje? Tu jest wejście do lasu. O, las idealny dla Starliego. A tutaj mamy... Aha, tutaj jest... Ojejku, jak to ładnie powiedzieć. Wywiad, wywiad przeprowadzany. Więc nie przejdziemy. A ten domek sprawdzaje, czy coś jest? Tak, leczy ci poki. O, a ja leczyłem swoje. Ty to masz poja. No już drugi to samo. No. Używam i... Nie ma co się spieszyć. Jak jest taki długi okres, że nic się nie dzieje, to znaczy, że za chwilę musi być jakiś domek albo ktoś, kto tam pomaga. National Geographic Channel nazywają się. Zobaczmy, co mamy w tym lesie Eterna. Możesz iść w prawo i będą dwie walki, albo w lewo i ominąć walki i wziąć sobie pokebolkę, ale w sumie do walk też się cofnąć możesz. Kurde, przez przypadek na Pachirisu Winka, tak średni pomysł. Ale gdzie użyłeś tego, co gdzie walczyłeś? Po prawie, jak wchodzisz do lasu. Zaraz, znaczy prosto i po prawo. O, tak mniej więcej. Mhm. Ja tam się masz tutaj zastanawiam antidotum. Trochę nad tym, tylko czy on tutaj występuje o tej właśnie, jakie to są Pokemony? Ghastly jest, to mnie w ogóle zadziwiło. Ghastly. Ja tam Gastiego łapać nie zamierzam, bo mam Gengara i tak jak coś na ligę, więc z tym się przejmować nie będę. Gastly jest spoko. No ten Markrow, no Hunchcrowa też już kiedyś miałem. Nie wiem, na razie te Pokémony. Ciekaw jestem tego poka dla donatorów, jest jeden zakryty. No i my też jest właśnie jeden. Jestem ciekawy, co to może taki być. Typowy z czwartej geny. Okej, okay, rozwaleni. O, tutaj Jumplafy. O, Jumplafa nie miałem w Pokédexie, jakim cudem. No Jumplaf to się rzadko spotyka akurat. Mhm. No tu potem jacyś bardzo, bardzo łatwe Pokémony, jak na przykład Abra. Nie ewoluuje, to co ten Pokémon może robić? Nie. Starly, wybacz, ale cię jeszcze nie ewoluuje. Dobra, chyba trzeba wrócić do treningu Shinxa. Nie jest źle, mam na razie wszystkie Pokémony już na ponad 20 levelu. Ja muszę szybciutko użyć, i które to było? Peri-peri to nie było. A co, brakuje ci ataków już? Nie, brakuje tego. Zatruł mnie, Pecha Berry od zatrucia. Tak, tak, tak. Dobra, to ja Dakleta sobie trochę podtrenuję. No tutaj dość łatwe walki, bo pierwsza Abra, potem Mizdravius. O Boże, wziąłem Pachirisu na tego, czy Dakleta na Pachirisu. A ja wziąłem... Ja to mam szczęście. Ale ja to samo, ja walczyłem z Starlim. Też nie Boże, cud. Cud po prostu, o. Że ja to przeżyję. Serio. Charubi. No mój to dostaje razy dwa, a twój to razy cztery, więc... Charubi w ogóle trzyma jakiś przedmiot jako chyba jedyny. Tak? O. Z tego co widzę, no tutaj w tym. A no rzeczywiście. Ciekawe co on tam może mieć. Dobra, tu mówiłeś, że jest Abra i co potem kolejny Mizdravius. A, no to elegancko. Ej, ale tak Mizdraviusa to może jak byłoby gdzieś możliwość, to bym złapiał, bo on od czwartej geny też ewoluuje. No w Mizmagiusza. Tak, no i on to już tak jakoś bardziej. No wiadomo, Gengara mam, a może coś tak innego spróbować, no ale zobaczymy, na razie... Na razie się nie trafia. No jest tutaj do zdobycia, ale to pewnie w nocy. Aż nie chce mi się wierzyć, że w dzień można go tu spotkać.
A sprawdźmy. Okej, już klikam. I teraz... czekaj, to było Eterna Forest. Mhm. Tak, tylko w nocy jest. No, no niestety trochę poczekamy, bo Pocket Time mamy 5 rano. Aquaring tutaj może się nauczyć. Nie, nie chcę Aquaringa. Na Dakleta. Ja pamiętam, to że jak tutaj była sala, lata. To z tym Miss Magiusem właśnie były kiedyś ogromne problemy dla mnie. Więc doceniłem od tego czasu. Takiego. Tak, doceniłem tego Pokemona. Dobra, dawaj go ze Sparka. No i Dakle 25. Kurde, to już koksi. Jesteś Hunter? Bo coś tak przerwało przez chwilę. Halo? Coś przerwało. Dosyć szybko ten... co tu jest w ogóle? What? Jesteś Hunter? Ej, na chwilę coś cię gdzieś zniknąłeś. Dobra, ale jestem już, tak? Tak. Tak mówię, kurde, co to jakieś dziwne odgłosy. Jest tu jakieś przejście w ogóle, ta drabinka tak mnie zastanawia. No właśnie o to chciałem ci powiedzieć teraz, co bo chodzi? Też nie zawiesiło się przez chwilę. Mhm. Widać, że jakiegoś szybkiego ataka miałem na siebie i po prostu... Co teraz? Nie no, musimy chyba iść dalej tam, w górę. Trzeba wyjść z tego ale lasu. Ale przeżyłem go. To najważniejsze. To dobrze. Co my tu mamy? Tu lata więcej tych kombi. Znowu Psychic Simon. Ojejku, więcej tych psychicznych... O, Psyduck. Psyduck to akurat taki średnio... Znaczy, wiadomo, może poznać psychiczne ciosy, ale tego typu nie ma. I tamtego Pokebola zebrałeś po prawej stronie? Czy ja zabrałem Pokebola? Sprawdzę zaraz. Tutaj w dół przechodziłeś, obok tak? Obok Meditite'a, co był ten gościu? A nie wiem. Jeśli tak na chwilę wiesz, wziąłem, gdzie ty jesteś, taka myśl. Nie. Właśnie w dół, tutaj masz Pola. A nie, to chyba zabrałem, bo tutaj już nic dwa nie było. Dwa parę schele były, dobra. Mhm. I co, teraz na górę, tak? Tak, musimy już chyba stąd po prostu wyjść. Tu jest jeszcze tylko, ty już musisz z tym Simonem zawalczyć. Tu jest jakiś koleś niepodpisany. I study the woods. O, świetny. Świetna sprawa. Wow! Hunter, jak dobrze, nie mam do ciebie pytanie. Dobra. To już idę w takim razie. No chodź. Jesteś po wojaku? No to ma być wojak. O Jezu, serio? Co ten wojak robi? Ale nic właśnie, można tylko porozmawiać. O, Lillipup! Czyli nawet Poki z piątej geny. Dawaj go ze Sparka. Ło, wow, pada na hita. Jeszcze paraliżuje. Już po śmierci sparaliżować kogoś. To trochę tak niefajnie. Tego Pokemona miałem w Pokédexie, Ledybę? Miałem Ledyby w Pokédexie. Tutaj można używać... A, tu można używać kata i jeżeli się nie mylę, to tam na północ będą... Będzie taki opuszczony dom. Hunter, gdzie ty jesteś? Znowu zniknąłeś. Tak, musiałem się znowu wylogować, wiesz co, bo... Okej, już mi się loguje do gry. Mhm. Wiesz co, coś mam jakieś problemy. Oj, aha, co jest? Rozumiem. Halo? Ja na szybko zrestartuję grę i szybko spoko, ją włączę. Spoko, dawaj. Ja tutaj sobie coś, bo tu patrzę właśnie, że pakiety mi też skaczą i nie mam pojęcia dlaczego. Podejrzane sprawy. Ktoś mnie bardzo nie lubi. Didosują, nie! To nie didosy. Zagadałem z tym wojakiem, to wojak mnie zlidosował pewnie. No właśnie. Tam na północ, właśnie mówiłem, że tam jest taki opuszczony domek. Tam kiedyś można było zdobyć tego. Chyba Rotoma, jak się nie mylę. Ale teraz tam jeszcze sobie nie przejdziemy. Ło, panie, ile tu będzie walki, gdzie mój Shinx znaczy, zdobędzie ekspa. Znaczy, przejdziemy, ja przejdę. Ty masz kata? Znaczy, masz tak, kata, ja... ale... A, bo tak. Ja... Czemu ja nie nauczyłem nikogo kata? Tak sobie zastanawiam się. A co, czy Geodude może się nauczyć, albo nie wiem, Shinx? No właśnie, nie może. Poczekaj, Shinx nie może. Chyba tylko Piplup. Tak, Piplup może się nauczyć, aż trochę szkoda mi go uczyć tego kata. A ty jesteś tam do góry? 38, czekaj. Nie, Sliptalka tylko znalazłem. Nie, poszedłem w prawo. Aha. Ale mogę pójść na górę, no to zobaczyć. Chodź, zobaczymy. Może już da się tutaj wejść do tego domku. Chyba tak, jest to jakiś Pokeball, a tym Pokeballem są dwa Great Bole. Okej. Okay. Tak, tutaj na razie jakaś nieznana moc nas odpycha. Tutaj to dopiero to będzie można Espur? Później. Gdzie ty widzisz Espurę? To jest ten Pokémon dla donatorów. Espur, co to jest? Espur to jest Pokémon z tej, z szóstej generacji. Pokémon psychiczny. Ma tam ewolucję zależnie od płci.
A jest kobieta czy dziewczynka? Facet jest. Ta, kobieta czy dziewczynka? To mi wyszło. Facet, no to... Nie, jest, że miał stick na 25 poziomie. A, że po prostu dwie inne formy są. Tak, 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 tak. Dwie inne formy, ale nawet nie wiem, jak się tam różnią statystykami. Jakoś tam się minimalnie różnią chyba. Mógłbyś łapać, fajny Pokémon psychiczny. Sam go używałem. No właśnie, właśnie, właśnie go próbuję złapać. Ja sobie tutaj z jakimiś kaskunami. Dobra, mam go już, 13 poziom i ma... 30... O kuźwa! Co, pod specjalny atak tyle i fałek? 30 pod specjal atak, 30 pod atak, 90 pod HP, 26 pod speeda. Tylko panie na ma taką dosyć dziwną, bo ma zwiększony dev, zmniejszony special dev. Ale oj, z tego tam, co widzę po statystykach, to i tak jest całkiem fajnie. To jeszcze jak? Część może mieć bazowych. O sleep talk. Tylko jeszcze chciałem zobaczyć, co robi jego ta naturka. Czy nie naturka, tylko abilitka, Espur. Mm-hmm. Infiltrator. Jak to działało? Czyli przebija się przez bariery. Mm-hmm. Kurde, myślałem, że coś będzie... Ale dobra, no tego ja spóra mam. To jednak górze nic nie można zrobić, wejść do tego domku, nie? Nie można. Tak, tak, nie. Tu chyba będziemy dopiero można po jakimś czasie wejść. Ja sobie tutaj poszedłem na tych rybaków i... Już widzę, że jednego będę żałował. 8... znaczy ma 6 Pokemonów chyba, pewnie zakładam, że same Magikarpie. No chyba tak. Zdarza się. Ja teraz sobie podtrenuję troszeczkę Turtwiga. Mhm. Jemu też się coś należy od życia. Jak trenuje... No Ducklet już ma 26 poziom, także on tu już... No właśnie, ja Shinxa też tak wyekspiłem, nawet nie wiedziałem, że już aż tak wysoki jest, a przebił Piplapa. Ale nie, o, trenuje. Mega Draina się uczy Turtwig, także superancko. Teraz już tylko poczekaj na Giga Draina, Earthquake'a już ma. No powiem ci, że tutaj ten moveset to będziesz miał porządny tylko, pod niego. Tylko ten, tylko prawdopodobnie nie wiem, czy będę mógł od razu tam, czyli nie będę musiał go jakoś ewoluować szybciej. Aha, w ten sposób. Z tego względu, że on się nie uczy niektórych ataków, nie na tej formie. A, no tak. Muszę właśnie sobie go ogarnąć potem. No więcej tych Magikarpi niech im dają po prostu, każdy z Magikarpiem. A teraz niech Starly trenuje. Tutaj jak mówię, to jest już chyba, jak się nie mylę, kolejne miasto, w którym właśnie będzie ta roślinna sala. Jestem, no tak, no 99% pewności, że tam jest już ta sala, będzie można tam wziąć udział, no to... Starlin, słuchaj, jak powiem ci tak, nasze Pokémony przed 20 levelem tak sobie mniej więcej poradziły z tamtym liderem, no to tutaj to już tak 25 obstawiam, że to minimum musi być u wszystkich poków. Znaczy, no na pewno byłoby lepiej, gdybyśmy mieli wyewoluowane, no nie? Tak, ale... tak. Ale może da rady z takimi, wiesz, które jeszcze nie ewoluowały. Tak, jest tutaj Eterna. Eterna City, ja od razu chyba... Oj, to jest miasto przejęte przez tych galaktycznych. Chodźmy, mm-hmm. Sobie już podleczę Poki. Taki... Aha, no tak, to jest ten od Hidden Powerków. To nawet nie zagaduję do typa. Okej, okay, nice morning. Ogólnie aż tu jest sklep z rowerami, ale po co mam sklep z rowerami? Mamy handumy. Boże, ile tych Magikarpiów. No właśnie, wiem, też narzekałem na to. O, ja widzę, że na razie sala jest zablokowana. Jest tutaj Gardenia, która się pyta, czy można prosić o pomoc. Ciekaw jestem, co będzie, jeżeli powiemy, że tak, owszem, co się stało? Aha, że ktoś tam kradnie Pokemony z miasta, jak najbardziej. A więc ona nie może się ruszyć. No to nawet choćbyśmy, nie wiem jak bardzo chcieli, na razie niestety wejść do sali nie można. No to słuchaj, wydaje mi się, możesz podleczyć Poki i będziemy... Ja się tego chciałem jeszcze do tej sali podlecić, żeby tak, tam sobie tak. Pogadać. Już pogadaj też, żebyś już to miał i myślę, że to tyle na dzisiaj w sumie. Udało nam się dotrzeć do Eterna City. No i chyba w kolejnym materiale... Poczekaj, tutaj jest jeszcze ta zablokowana... Tak, tutaj oni mają tą swoją bazę, czy to znowu coś, co przejęli i też się tam nie da niestety przejść. A nie, kurde, ej, to już zawalcz z nim, sobie jeszcze zawalczy. Myślałem, że on tylko gada, że nas nie przepuści. Ale a który, tutaj, ten za tak, dobra, za drzewkami. Widzę. On ma Krowganka, tam go zjedziesz na jednego Winka, tak czy tym podobne. O, super, rozwalony. No dobra, słuchajcie, czyli tak, żeby wejść w ogóle do sali, trzeba tutaj uratować to miasto przed galaktycznymi, trzeba odzyskać skradzione Pokémony. No ale tym już zajmiemy się w kolejnym odcinku, który oczywiście będzie za tydzień u Huntera. Jak pamiętacie zasadę, w czwartki pierwszy odcinek u Huntera o 14, u mnie o 15, więc spodziewajcie się, że za tydzień, że właśnie u Huntera o tej wbije, tak więc... Sprawdźcie zakładki, macie tam właśnie jego kanał, subskrybujcie, sprawdzajcie,
Są też inne fajne materiały. Tak więc, no co Hunter, tak więc chyba to tyle. No, będziemy się żegnali. Dokładnie. Tak więc, do kolejnego za tydzień. Cześć i czołem na razie. Hej! Juhu!